destabilizują polski rynek hodowlany, hodowli zwierząt, zarówno zwierząt towarzyszących, zwierząt domowych, ale tak naprawdę wszystkich zwierząt gospodarskich. Jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać tym dwóm posłom, że muszą zacząć naprawiać ustawę o ochronie zwierząt od wysłuchania wszystkich stron i osób, które są kompetentne w danym przekazie. Nie może być tak, że politycy tylko i wyłącznie po to, żeby politykować, żeby udawać, że cokolwiek robią, próbują psuć to, co dla nas jest bardzo ważne. Zebrała nas tutaj. Jeszcze czekamy oczywiście na dojazd autokarów, które gdzieś tam utknęły w Warszawie. Ale szanowni państwo, przekaz jest prosty. Nie psujcie tego, co jest dobre, a